Niesamowite drobne ustroje. Sprawiedliwość technologiczna w działaniu. Cześć, nazywam się Ortiz Dili. Jestem miłośnikiem technologii. Po prostu kocham technologię. Kocham również moje jedzenie. Chwileczkę. Istnieje technologia, która może dobrze wykorzystać tę skórkę od banana. Wybierzmy się do Bangladeszu i zobaczmy, co wymyślili tam naukowcy, żeby wykorzystać to coś. Fajna przyczepka rowerowa. Może spróbuję czymś takim pojeździć. Ciekawe, do czego służy. Wyboista droga. Dobrze, teraz już rozumiem. Przyczepka służy do zbierania śmieci. Codziennie rano ci mężczyźni wyjeżdżają przyczepkami i zbierają śmieci z domów. Potem kobiety sortują resztki żywności od pozostałych rzeczy, które można ponownie użyć lub przetworzyć. Resztki żywności miesza się z wodą i zasila się nimi główny zbiornik fermentacyjny, w którym pracują drobne ustroje. Hej, czy to mój banan? Drobnym ustrojom bardzo się tu podoba. Mają tu wszystko, co im potrzebne do szczęścia i do fermentacji anaerobowej. Ciepło, odpowiedni poziom wilgoci, praktycznie zero tlenu i odpowiedni poziom pH, niezbyt zasadowy i niezbyt kwasowy. Zajmują się tylko pochłanianiem jedzenia, by produkować nawóz i coś jeszcze. Chwileczkę. Co to było? To brzmiało jak bąki drobnoustrojów. Kolejny. Nic dziwnego, że tutaj tak dziwnie pachnie. Oczywiście drobnoustroje tak naprawdę nie puszczają bąków, ale podczas trawienia resztek pokarmu produkują dużo metanu. Po 15 dniach resztki żywności są rozkładane, a praca drobnoustrojów się kończy. Rozłożone resztki stanowią wspaniały nawóz, który stosuje się w kompoście lub gnojowicy. Ale co dzieje się z tym całym metanem, który drobnoustroje wytwarzają w swoich bąkach? Wykorzystuje się go. Zobaczmy, w jaki sposób. Biegnie tutaj. Uwaga na krowę. Potem tam. Do lokalnych domostw, takie jak to, w których wykorzystywany jest do przygotowywania posiłków. Czyli można wytworzyć paliwo i nawóz z resztek kuchennych. Mówiłem wam, że ci naukowcy z Bangladeszu mają świetne pomysły. Komory fermentacyjne to wspaniały przykład sprawiedliwości technologicznej w działaniu. Sprawiedliwość technologiczna polega na umożliwianiu wszystkim korzystania z technologii, która jest niezbędna do życia. Więcej przykładów sprawiedliwości technologicznej w działaniu jest dostępnych w moich dwóch pozostałych filmach. Będzie niezła pompa oraz pokonać powódź.